Siemaneczko ludziska, zapraszam na trzeci materiał. Dosłownie skończyliśmy w tym miejscu. Materiał drugi. Wracamy do tablicy, aby się rozliczyć, zdobyć tutaj gotówkę i doświadczenie. I zaraz wrócimy jeszcze z tym drugim zadaniem do Neda. Także musimy gnać do tablicy. Nie wiem, co tutaj jest, tutaj ten laser taki. Czemu ma to służyć? Tutaj mamy przejście, widzę, do nowej lokacji. Tylko tak, tędy chyba nie przejdę, więc nawet nie będę tam szedł. A możemy przejść tylko do nowego obszaru. Mamy tą nową broń. Powiem wam, że ona jest dosyć fajna, tylko że jedyny minus tej broni taki, znaczy w sumie dwa malutkie minusiki. Jedna jest taka, że strzela z seriami, co mi nie bardzo odpowiada. Po drugie ma mały magazynek, bo tylko 21 naboi w porównaniu do tej broni, którą miałem wcześniej. Zresztą nadal ją mam. To musimy bardziej tak precyzyjnie celować. Zresztą mamy tą broń, zaraz wam pokażę. Zresztą widzieliście już nieraz. O tą. Ona ma 99 sztuk amunicji. Ja cię pierdziu. Dopiero teraz zauważyłem. Mamy chyba umiejętność, która nam zwiększa magazynek. A tak poza tym, to sobie sprzedajmy tutaj. A, nawet nie ma co sprzedać. Hop. Co mu się stało? Ej, czemu on jest przymocowany liną? Zostawcie to proszę miejsce. Dobra. Zagraj to jeszcze raz. Co to jest? Sprawdź, co się stało z pozostałymi najemnikami i powstrzymaj zombie. Dobra, kolejne zadanie, nie? Temu chyba nie pomożemy, ale czekajcie, on coś od nas chce. Czego tu mamy pytanik na mapie? Znajdź nagrodę. Nie wiem, czy Claptrap coś do mnie mówi teraz, czy nie. No dobra, dziwna sprawa. Dokończmy to zadanie. A, widzicie? Docieram do zaznaczonego punktu. Znaleziono upiorne wejście. Otrutka odzyskano. Rozlicz się. Ej, o co tu chodzi? A, on chyba rozmawiał do nas, coś mówił, wiecie? Ale tak mi się wydaje przynajmniej, no bo widzicie. Nic się nie działo. Mogą wystąpić efekty uboczne. Zahakowano Claptrapa. Zbadaj losy doktora Neda. Tajemnice i zagadki. To żyje Iwataha. Dobra, mamy sporo zadań. Bo aż cztery. Czekajcie, tu mamy szpital ogólny, tu mamy dyniogłowę, tu mamy martwa przestrzeń, to żyje. To jest misja chyba poboczna z tego co widzę, to możemy ją wykonać. Aha, bo mamy się tutaj. To na razie może tam nie będziemy szli, bo to jest chyba lokacja martwa przestrzeń. Aha, tu też to mamy. Skład drewna, tu jeszcze jest inna lokacja. Iwataha, szpital ogólny, tutaj mamy w tym miejscu znowu to zadanie. Dyniogłowy, święty koniec. Tutaj to mamy, to przejście, czyli de facto każda misja na innym obszarze. Dobra, w takim razie wiecie co zrobimy? Pójdziemy do martwej przystani. Tutaj. Czyli to nowa lokacja i mamy tam dwa zadania. Tak. Myślę, że będzie ok. W tej grze nie ma porów. O, 273 sztuki doświadczenia za tego ptaszka. Powiem wam, to całkiem sporo. Można tutaj sobie szybko poziom wbić. Nieźle. Tym bardziej, że tych ptaszków tam było dużo przy sobie, latało. No dobra, zróbmy to zadanie. Tak się zastanawiam, do czego ten mózg zombie jest nam potrzebny. Czy to po prostu tylko taka i wyłącznie znajdźka, która nic nie wnosi do gry? Czy jakieś statystyki nam tutaj pod koniec może, jak przejdziemy, to otrzymam jakieś statystyki, ile udało nam się zebrać tych narządów.
No i co? Generalnie przenosimy się w tym odcinku do nowej lokacji, Dead Haven. Wow, już mi się podoba. Już mi się podoba ta lokacja. Czekajcie, tarcza 548 fala. Po wyczerpaniu tworzy przerażającą falę, a raczej porażającą. W sumie to można by to założyć, powiem wam. Szybkie ładowanie. Dobra, weźmy tą falę, ona nam powinna pomóc. Rozmiar magazynku, drużyna regeneracja, dobra, to... Jeszcze trochę i będziemy mieli... skilla, który będzie nam regenerował życie, już się nie mogę doczekać. Co to jest? Ile kasy dostałem? Ja ci pierdziu. 2357. Fajna, fajna lokacja. Kurczę, podoba mi się. Zresztą te lokacje to chyba wszystkie są fajne w tej grze. Zarówno w... Jaka mapa ogromna. O, ja cię pierdziu. O, ja pierdziu. Ktoś tam pisał, że dodatek strasznie krótki, no. 80 godzin na dodatek to nie jest źle. Znaczy dodatki to tylko w Wiedźmin taki wyjątek, że gra się tam 30 godzin dodatek. Generalnie w grach dodatki to tam starczają na godzinę, dwie, trzy. Taka średnia. O cholera. Oj. I patrzcie, dobra, trochę lepsza, nie? Przy laseriami. Też mam to. Zombie lanca. Wytrzymały zombie. Shit. Właśnie wolno się naładuje ta tarcza jednak. Ale niech będzie ta tarcza z nami na razie. Dobra, jeszcze kilku zombiaków trafimy, a może kilkunastu prędzej. A, właśnie mamy. Wiecie co, wyczaiłem tutaj taką jedną rzecz. Gdzie to jest? O, tutaj. 12 dni Pandory. Musimy zabić ze strzelby 10 przeciwników, więc założę sobie strzelbę. Za bazukę i załatwimy tych zombiaków, zdobędę trochę tego. To te zombiaki to trochę... Kurde, jednak ta broń jest, powiem wam, trochę kiepska. Chyba po mnie. Cieszę się bardzo. Jak ta sytuacja tu wygląda? 4. No to jeszcze 6 zabijemy i będziemy mieć achievement. 5000 doświadczenia, zawsze coś. Aha, no i mamy punkcik do wydania. Oczywiście weźmiemy sobie statystyka medyczna. O, patrz jak szybko się ładuje. Fajne, przyda się na pewno.
Dobra, 12 Days of Pandora. Mamy achievement wbity. Nawet nie wiedziałem, że to jest związane z tymi. Z osiągnięciami. Zbrodniarz wojenny. Zabici ludzie 1412. To są zombiaki, nie ludzie, więc tego nie osiągniemy. Czy ty nigdy nie chybiasz? Zabici trafieniem krytycznym. Okej, tutaj mam aż 2500 wbicia. Zabicie przy użyciu zdolności specjalnej. To chyba chodzi o wieżyczkę. Będziemy musieli jej częściej używać. Zabici ogólnie. Ile za tę planetę? Zarobki. Aha, musimy zdobyć tyle kasy? O kurde, matko. Wygrane pojedynki. Mistrz pojedynku. To nie wiem, o co to chodzi. Pewnie walka na jakiejś arenie. Knockout. Wygrane pojedynki 0 na 50. 250 pojedynków. Wygraj 1000 pojedynków. Zabij 1000 skagów. 2500. Pojęcze mrówki. Raków. Strażników. Dobra. Zabij 2500 wrogów z karabinu szturmowego. Z pistoletu 50. Z pistoletu 50. 1000. 2500 wrogów ze strzelby. Oj, powiem wam, że to naprawdę ciężka sprawa tutaj. Bum, bum, pierdut, bum. No, musielibyśmy używać tutaj wszystkich broni po trochu. Możemy grać trochę, tylko że ta strzelba jest, powiem wam, słaba trochę. A co to jest? Otwarto laboratorium, cel osiągnięty. Misja, tajemnice i zagadki gotowa do rozliczenia. Oh shit. Bazooka sobie zostawmy. Tarcza. Dobra, zmienimy tą tarczę z powrotem na tą, co miałem. Ona się szybko regeneruje, więc jest plus. Chociaż cena jest słabsza. To mamy 30. Dobra, ale załóżmy tak. Doświadczenie. Co to jest? Doktor Nerd odpowiada za trupę. No kto by pomyślał? Dobra, 4500 mięcho Jakobsa. Mamy nowe zadanie. Co tu tyle tych dzienników jest? Testing.
official entry of my, Dr. Ned's, scientific discovery journal. My ongoing mission to extend the lives of those who have already passed. We must remain vigilant in our... Phil! Phil! Are you making popcorn? What did we talk about? Dude, we just talked about this. Where was I? Saving the human race from the stale clenches of death. That sounds like a kicking party. Is that how the kids are saying it, kicking? Anyway, here ends my first official journal entry. Pierwsze, a te... Kolejność pomyliłem, ale nie wiedziałem. I found that despite his infernal popcorn habit, I kind of miss Bill. Frank, the temp that replaced him, just wasn't the same. And definitely had too small a hunchback to suit my taste and assistance. Yeah, he was no Bill. Yep, he was no Bill. Man, I really wish Bill hadn't gotten all masticated by that zombie. Actually, I got an idea. I still have some body parts around here from Frank. Maybe there's something I can do. Nie, układ komunikacji zlokalizowany, echo wysłane. Czekajcie, mamy to, jakie zadanie wykonujemy? Aha, mięso, mięcho Jacobsa. De facto misję fabularną. Dobra, będziemy być trochę z tego. Z shotguna, żeby tych tym achievementów trochę pozdobywać. Skąd? Aha, tutaj byłem, dobra, okej. Okay. Nie przejdę, panie. Zombie i kwasu tak średnio. Ale dobra, bijemy na razie z tego shotguna. Postaram się tam, nie wiem, zabić. 25, chyba 100 zombiaków, tam jest chyba 25. Gdzie to było? Tutaj strzelba. 50 i 250, no nie wiem, czy 250 zabije, ale na broń zresztą ten model akurat nie, strzelby nie jest taki najlepszy, no ale ta broń się sprawdza na bliskie dystanse. To, że granie pokazuje tych zdobytych osiągnięć. Czekajcie, bo ja się kurde oddalam od tego. Wróć, ja się oddalam przecież, kurcze pieczone. No tędy nie przyjdziemy. Tu zamknięte, tu jest zamknięte. Ej, to którędy mam tutaj przejść? Jaki czad. Wieżyczka nas ładuje, leczy. Tak się składa, że mamy chyba nowego shotguna. To mamy 77.
Dobra, będziemy bić teraz shotguna. Dopóki będzie w miarę łatwo, to będziemy tą... O, proszę. A, szybki ten shotgun jest. Prawie jak pistolet. Ale wolno przeładowuje, strasznie. Ładuj, ładuj tą broń. Kurde, co jest? Ja pierdziele. Taka aura mi się podświetla. Karabin szturmowy tu mamy. Pistolet. Strzelba 50. O, to jeszcze jeden. 1000 doświadczenia później. 250 będą się zabić. Zaraz zobaczymy, czy nam wpadnie tutaj jakaś informacja, że to wyzwanie ukończyliśmy. Fajnie by było, abym nie musiał tam zaglądać. Broń fajna, tylko strasznie wolno się przeładowuje. Ukończone wyzwanie jest. Złaź mi z podwórka. Dobra, mam to. Pokazuję, dobra, fajnie. To mogło być takiego innego koloru. Przez to, że używamy takiej słabej broni, to muszę wolniej grać, ostrożniej. No i się nam tutaj cała rozgrywka wydłuża. Kurde, kto to? Gdzieś ma ten kapelusz. Nie, to oponę założoną mu na głowę. Myślałem, że to kapelusz Kung Lao. To Mortal Kombat. Zły pomysł, że tutaj wszedłem. Powiem wam szczerze, zazwyczaj w 90% przypadkach zawsze używałem karabinu bojowego. Zarówno w pierwszej, drugiej, jak i trzeciej części. Teraz to trochę tych wyzwań też poukończać. Co to tyle tych zombiaków tutaj przyszło? Cała chmara, patrzcie co się tu dzieje. Czy jak wejdziemy,
A, dobra, możemy sobie wejść na spokojnie. To fajne w sumie jest. 933 obrażenia. 78. Ale celność poziom 25% celności. Co to za broń jest? Dużo zębiaków, więc możemy sobie dużo tutaj nabić, osiągnąć. Znaczy, statystyki poprawić. Co to przypuszczam, że te mózgi ktoś skupuje i możemy je później sprzedać. Dotarliśmy, dobra. Skrzynia jeszcze, o proszę. Może coś konkretniejszego, a pistolety. Bo z pistoletu też będę chciał jakieś tam statystyki sobie wbić. Mamy jeszcze trzy dodatki, jeśli w ogóle się zdecyduje na zagranie, to będziemy mieli możliwość, o kurczę, zbycia trochę jeszcze tych osiągnięć. Echo wysłane, co to jest? No i co teraz? Musimy... No? Coś to kurczę nie działa chyba, to wysłanie. O! Dopiero teraz się to uruchomiło. Miecho Jacobsa. Ja pierdziu. Dobra, ale mało doświadczenia strasznie. 2200, o, Jacobs for Fooder. Wybrakowałem osiągnięcie chyba z tego dodatku w końcu. Jakieś pierwsze osiągnięcie. Podwózka. Dobra, na razie to zadanie sobie zostawimy. Tutaj mamy to żyje, zadanie poboczne, informacje znalezione 1 na 2, odprawa dostarczona 0 na 1. Tutaj coś mamy. Dobra, ruszamy. Jak to nasze statystyki? ...88 dopiero żeśmy zabili. No to jeszcze sporo. No ale te 250 to jeszcze mogę jakoś przeboleć. Myślę, że 200... Jakby była jakaś dobra broń, to oczywiście mógłbym z niej oczywiście dłużej korzystać. Na razie ta broń jest taka... Nie jest zła, ale... Na pewno coś możemy lepszego znaleźć. Co tu? A, tu już jesteśmy prawie na miejscu. It's a bit of a hack job, but it seems to work, so I say, ship it!
O, pedal, ale balans. Czekaj, jeszcze muszę w głowę bagować. Shit. Frankowi jakiś. A po mnie. Kuźwa jego mać. Jest, drugi oddech. Ale miałem fuksa. Ja cię pierdzielę. A, bo to było część zadania. Dobrze mieć właśnie w zanadrzu jakąś dobrą broń. Czekajcie, bo ja mam... nie. Przydałoby się nam tutaj bazukę przełączyć. To zadaje 930 obrażeń zamiast tej snajperki. I właśnie w takich sytuacjach się przydaje taka broń. 186, 147, no i ten shotgun. ...78 × 7. No dobra. A czemu nam się życie nie ładuje? Ej, o co chodzi? Przecież mamy ten. Mamy, kurczę, przecież ten skilla. Mamy skilla, który ładuje nam życie, patrzcie, no bez jaj, chyba że nam się to usunęło coś. No jak? Regeneracja 1 punkt żywotności na sekundę. A kwasowy pocisk poziom 3, weźmy to, 4. Nie wiem czego to nie... Czego to nie działa? Skrzaczyło się coś, proszę. Dobra, idziemy się rozliczyć, idziemy się rozliczyć. A, zabijmy jeszcze tych zombiaków trochę. Te zombiaki są gdzieś tam chyba na górze, nie? No. Aj, to tak nie działa od wybuchów. To słabe. Jaka beznadziejna broń. Co się stało z naszym życiem, że nie chce się regenerować? Kurczę, pieczone. Dobra, jeszcze kawałek przed nami. Ej, to zejście jest chyba na dół. Czekajcie, gdzie my mamy iść? Na dół? Nie. Popatrzcie, mamy problem, bo nie wiem gdzie teraz uderzyć. Ale czad. Którędy to się szło? No. Chociaż to słabe jest. Szczerze powiedziawszy. Ale dobra, to sprzedamy to, nie?
Pytanie teraz, które ja mam tutaj wejść. Shit, tędy? A, dobra. Okej. Okay. Lokacja już była taka podobna do lokacji z podstawki, tylko nie pamiętam nazwy. Rozliczymy się jeszcze i będziemy kończyć. Idziemy, idziemy. A czekajcie, bo tu chmara idzie tych zombiaków. W sumie tylko trzech. Oj, mam jakąś legendarną broń. I to jeszcze na dodatek shotgun. Szansa na spowodowanie wybuchu, uderzysz młotem, szybkostrzelność, luneta. Ale celność 25%? Ej, co to ma być? Czy legendarne? No, złoty kolor, no to chyba coś dobrego. Zobaczymy, jak to strzela. No puść mnie. O cholera, jasna. Celność jest beznadziejna, ale jeszcze ma lunetę, to shotgun na lunetę trochę bez sensu. Dobra, na razie to zostawmy. A ta snajperka to chyba była ta, którą miałem. Dobra, to żyje. Dziękujemy za udzielenie informacji o jego śmierci i zmartwychwstaniu. 9000 doświadczenia. I aktywna sprzedaż. Mamy nowe zadanie dostępne. A tak poza tym to chyba mamy jeszcze tutaj... A nie, mamy. Dobra, moi drodzy, to tyle. Zatoka Jacobs, aktywna sprzedaż. Zdobądź obwód elektryczny i napraw uszkodzony automat Jacobsa. Okej, to już w następnym odcinku chyba sobie zrobimy. Także co, kończymy materiał, dzięki za uwagę i trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, piona i suba zostawcie.